Witajcie drodzy widzowie w finałowym odcinku pierwszego sezonu na kanale Kezu Vlog. Odcinek szczególny. A dlaczego, to dowiecie się za chwilę. Przypomnę tylko, że otworzyłem swój drugi kanał o nazwie Wiadomości Kryminalne Podcast. Opowiadam tam o bieżących wydarzeniach kryminalnych i naprawdę wszystkim fanom tego typu tematyki polecam na niego zajrzeć. Od jakiegoś czasu w internecie znowu zrobiło się głośno o tak zwanej aferze podkarpackiej, a tym samym zrobiło się głośno o Dawidzie Cyganie Kosteckim. Ten temat zaczął być pompowany, ponieważ wychodziła książka, która została okrzyknięta biografią, właśnie Kosteckiego. Jednak jest pewien problem, ponieważ, jak dowiedziałem się od mamy Dawida, Autor tej publikacji nawet nie skontaktował się z jego rodziną. Pojawia się więc pytanie, czy można napisać rzetelną biografię, nie rozmawiając nawet z najbliższymi osoby, o której się ją pisze. No, okazuje się, że chyba nie do końca. Ten odcinek jest szczególny, ponieważ powstał na podstawie mojej wielogodzinnej rozmowy z mamą Dawida Kosteckiego. Opowiem wam historię tego chłopaka i sprostuję kilka nieprawdziwych informacji. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jedyny taki materiał, ponieważ mama Dawida nigdy nie wypowiadała się publicznie i nigdy nie udzielała żadnych wywiadów. Jeżeli chcesz docenić moją pracę, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. A jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał finansowo, to w opisie do tego filmu oraz w przypiętym komentarzu znajdziesz link do mojej zrzutki oraz do mojego patronajta. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ często moje filmy są traktowane jako zbyt kontrowersyjne, na to by móc zarabiać, no skutkuje to tym, że czasami robię jakiś film i mam z niego blisko 0 zł. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że ten odcinek nie jest poświęcony aferze podkarpackiej. Oczywiście powierzchownie o niej wspomnę, ale nie będę się jakoś bardzo w nią zagłębiał, ponieważ została już ona szczegółowo i ciekawie omówiona na innych kanałach, Także ten materiał chciałbym poświęcić typowo Dawidowi Kosteckiemu. Historia, którą Wam teraz przedstawię, rozpoczyna się 27 czerwca 1981 roku. Wtedy na świat przyszedł Dawid Kostecki, syn Polki oraz Judoki pochodzenia romskiego. To właśnie swojemu ojcu Dawid zawdzięczał troszkę taki ciemniejszy kolor skóry, przez co została mu przypisana przez rówieśników ksywka. Cygan. Ten chłopak dorastał w Rzeszowie, jednak można powiedzieć, że nie miał łatwego dzieciństwa. Głównie było to spowodowane tym, że jego ojciec Jan Szoma pseudonim Bakro, pomimo tego, że był utalentowanym judoką, walczącym w barwach klubu Walter Rzeszów. To niestety nadużywał też alkoholu. Czasami swój własny dom traktował tylko jak jakiś hotel, a chyba wszyscy wiemy, jak bardzo takie coś odbija się na dorastających dzieciach. Dawid Kostecki, już jako dorosły mężczyzna, powiedział w jednym z wywiadów, że w ogóle nie miał dzieciństwa i nienawidził za to przez całe lata swojego ojca. Kolejną kwestią, która utrudniała Dawidowi w jakim stopniu dzieciństwo, była także jego troszkę ciemniejsza karnacja. No, dzieciaki bywają okropne i lubią się śmiać z rówieśników, którzy wyglądają choć trochę inaczej. Teraz ta świadomość jest większa. Rodzice uczą dzieci, że nie jest ważne jaki kto ma kolor skóry czy jakiego jest pochodzenia. Jednak w latach 80. czy 90. wyglądało to troszkę inaczej. W szkole podstawowej Dawid spotykał się z tym, że czasami ktoś go zaczepiał i śmiał się, że o haha, cygan idzie. No, to poskutkowało tym, że Kostyckiemu już w najmłodszych latach życia zdarzało się wdawać w jakieś bójki. Przykładowo kiedyś będąc dzieckiem, pobił kilka lat starszego i znacznie wyższego chłopca który zaczepiał go właśnie ze względu na kolor skóry. Burzliwe dzieciństwo sprawiło, że Dawid coraz więcej czasu spędzał po prostu na ulicy z kumplami, którzy zresztą w późniejszym czasie, kiedy zaczął on ćwiczyć boks, często nim się niestety wysługiwali. No niezaprzeczalnie Dawid potrafił się bić, więc kiedy trzeba było kogoś postraszyć albo trzeba było komuś dać po zębach, to wtedy często ci kumple po niego dzwonili, a że on za swoimi kolegami poszedłby w ogień, to zdarzało się, że wpadał w tarapaty przez to, że komuś nie odmówił takiej, no, nazwijmy to, pomocy. Dawid dość szybko założył rodzinę. Kiedy jeszcze nie miał ukończonych 18 lat, urodził się jego pierwszy z czterech synów, i to spowodowało, że Kostecki zaczął czuć się odpowiedzialny za swoją kobietę i za swoje dziecko, więc chciał zarobić jak największe pieniądze. Sposobem na to miała być jego kariera sportowa. Tak, najstarszy synek pierworodny, dlatego jest na moim serduszku Krystian Madyin Kostecki. Później jest mój Dawidek imiennik, w ogóle charakter taki jak ja szybko i on to będzie się świata, jak będzie, jak będzie chciał boksować. Później był Nikuś, yy, mój kochany Nikuś, najdroższy, najśliczniejszy w ogóle ze wszystkich. Nataniel, wtedy kiedy siedziałem, nie miałem innego zdjęcia, przy, Przysłała przesłała mi żona. Takie zdjęcia jakie był i cieszę się, bo nikogo nie widziałem ze Smoczkiem, ale zajebiście wyszło. Nie? To jest moja żona, to wiadomo miłość mojego życia. Jesteśmy ze sobą ja od 16 roku życia, miałem 16 lat, ona 6 lat starsza, 22. I do dzisiaj jesteśmy razem, także w szczęściu i super, także super. Szła ona mu bardzo dobrze i zaryzykowałbym nawet stwierdzeniem, że Dawid miał potencjał, by być jednym z najlepszych bokserów w kraju. Ponieważ jego rekord wynosił 39 wygranych walk i tylko dwie przegrane. W swojej karierze zdobył on takie tytuły jak Mistrzostwo WBF, Mistrzostwo IBC, Mistrzostwo WBC Baltic czy Interkontynentalne Mistrzostwo WBA. Wiele wskazywało na to, że cygan będzie odnosił coraz to większe sukcesy, jednak w pewnym momencie wszystko zaczęło się sypać, niczym domek z kart. Jak nie masz nic na głowie innego, to wtedy, wtedy jakoś to wszystko lepiej wychodzi. No i, mam, i mam nadzieję, że w niedługim czasie te wszystkie moje problemy, które mam, się zakończą. Będę wiedział, na czym stoję. No i będę mógł rzeczywiście no, wznieść się na wyżyny i także żeby kibice... Widzieli mnie w walkach, z tego co mnie, z tego, co mnie pamiętają, w, najlepszych moich, w najlepszej mojej formie, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście zbieram takie super opinie, że, 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 że jest bardzo dobrze. W 2012 roku miało dojść do walki pomiędzy Dawidem Kosteckim a wybitnym pięściarzem Roy Johnsonem Juniorem. Ten pojedynek miał być wielką szansą dla Cygana ponieważ gdyby zwyciężył, to z dużą dozą prawdopodobieństwa otworzyłaby się przed nim droga do walk o najbardziej prestiżowe tytuły. Jednak do tej walki nie doszło, ponieważ Dawid został aresztowany. I te aresztowanie rozpętało ogólnopolską burzę o nazwie Afera Podkarpacka. Jednak ten wątek jest chyba najbardziej zawiły w tej całej historii, więc najpierw Wam opowiem, jak to się stało, że Kostecki trafił do więzienia, a później Wam opowiem, co z tym wszystkim ma wspólnego temat właśnie tejże afery. Kiedy Dawid zaoszczędził jakieś trochę większe pieniądze ze swojej kariery sportowej, to szukał pomysłu, by w coś zainwestować te zarobione środki. Razem ze swoim znajomym wpadł więc na pomysł, by otworzyć pizzerię. Nieopodal jego domu stał budynek, w którym na pierwszym piętrze, i to jest bardzo istotne, był wolny lokal do wynajęcia. Jednak pojawił się pewien problem. W tym obiekcie na parterze funkcjonował klub, w którym oprócz tego, że można było napić się alkoholu. To można było się zabawić z kobietami. Mówiąc potocznie, był to burdel i doskonale w Rzeszowie wszyscy o tym wiedzieli. Jednak Dawid dogadał się z człowiekiem, który prowadził tę agencję i w tym samym budynku otworzył swój lokal. Zresztą tak do końca to nie musiał się nawet z nim dogadywać, bo ten budynek należał do jakiegoś tam dyrektora ZUS-u czy kogoś takiego. I on miał tam po prostu te lokale do wynajęcia. Czyli wyglądało to tak, że był budynek, gdzie na parterze funkcjonował klub, w którym kobiety świadczyły wiadomo jakie usługi, a piętro wyżej była pizzeria, w której także pracowała siostra Dawida Kosteckiego. Jednak teoria to jedno, a praktyka to drugie. Nieuniknione było, że zarówno Dawid, jak i inni pracownicy tej pizzerii Zaczną nawiązywać jakieś relacje z człowiekiem, który prowadził piętro niżej dom publiczny. Przyszedł moment, w którym niestety ta pizzeria szła coraz gorzej, opłacała się coraz mniej i jej dni były tak naprawdę policzone. Wtedy to siostra cygana otrzymała propozycję pracy na barze w tym lokalu niżej. Z racji, że miała zajmować się tylko obsługą baru, a ponadto zaproponowano jej o kilka złotych na godzinę więcej niż u brata. Co zgodziła się na przyjęcie tejże oferty. Jednak niedługo później doszło do rozbicia przez policję tej agencji i tym samym doszło do pierwszych zatrzymań. Rzecz jasna zostali aresztowani wszyscy pracownicy z lokalu na parterze, ale oprócz tego zatrzymano także osoby powiązane z pizzerią. Jeżeli chodzi o rodzinę kosteckich, rzecz jasna aresztowano siostrę cygana, ale także jakiś czas później w tej sprawie aresztowano i jego mamę, której zarzucano, że zastępowała czasami swoją córkę w tej pracy na barze. Finalnie mama Kosteckiego została oczyszczona z zarzutów. Okazało się, że jej zatrzymanie było bezpodstawne, ale pomimo tego i tak media przez wiele lat próbowały przykleić jej łatkę przestępczyni. No ale dobra. Mama cygana została uniewinniona, siostra miała małe dzieci, więc zależało jej, żeby tam jak najszybciej to się skończyło, więc poszła na samoukaranie, ale została w tym wszystkim jeszcze kwestia Dawida. Jedna z dziewczyn pracujących w przeszłości w tym lokalu, gdzie mieścił się burdel, zeznała, że słyszała od siostry Dawida iż tym lokalem zarządza właśnie jej brat. Siostra cygana, czyli Estera Kostecka temu zaprzeczyła i stwierdziła, że to nie jest prawda, by takie coś komukolwiek mówiła. Tak naprawdę ta dziewczyna to była jedyna osoba, która zeznała, że Dawid miał coś wspólnego z tą agencją. Reszta pracowników, klientów czy prostytutek świadczących w tym lokalu usługi twierdziło, że Kostecki nie miał nic wspólnego z tą agencją, ponieważ on się zajmował tylko pizzerią. I nie interesował się interesami, które działy się na parterze. Pomimo tego sąd skazał cygana na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za założenie i współkierowanie grupą przestępczą czerpiącą korzyści z nierządu. Czyli uważa Pan, że te są bezpodstawne, że w ogóle nie było żadnej grupy przestępczej? Ja wypowiadam się co do tej sprawy odnośnie swojej osoby. I tylko mnie interesuje tak naprawdę. A, Czyli a brał proszę, udział w tej grupie czy nie? A, już odpowiedział na to pytanie, że ja nie brałem żadnej grupy przestępczej udziału. Jak powiedziałem wcześniej, nie jestem winny w tej sprawie i to mogę po prostu podtrzymać. No, no nie wiem, nie, nie wiem za bardzo, co powiedzieć na ten temat, bo wiadomo, nie pójdę, nie zapukam do każdego, nie powiem słowa, jestem niewinny, zobaczcie dowody, jakie są, że nie ma żadnych dowodów. No, zostałem skazany i tyle, no, że takie są fakty na dzień dzisiejszy. Głównie wyrok zapadł na podstawie zeznań tej dziewczyny i rzekomych dowodów, które były określane jako tajne i nie zostały na rozprawie przedstawione. Oczywiście, Dawid się od tego wyroku odwoływał, ale na nic się to nie zdało. Zatrzymano go do odbycia kary na kilka dni przed walką, która miała być dla niego szansą życia. Co istotne, to nie jest tak, jak to się mówi, że on miał wyrok, nie stawił się na odsiadkę, więc go zwinęli i tak dalej. Nie. On miał termin stawienia się w zakładzie karnym wyznaczony już po tej walce, także legalnie przebywał na wolności, ale uznano, że skoro jedzie walczyć do Warszawy, to nie będzie pod swoim adresem zamieszkania, a powinien być pod nim cały czas, więc postanowiono go przed walką zatrzymać. Między mną a Dawidem była taka sytuacja, że ja miałem, ja już dostałem list, że ja miałem się odbyć do odbywania kary, a on nie miał, on po prostu miał przebywać w domu, to jest logiczne, że trenuje, zrobili to typowo po złości, u mnie tak samo zresztą, ale u mnie to było oczywiste, ja byłem półtorej miesiąca, można powiedzieć, że się ukrywałem, tak naprawdę się nie ukrywałem, ale teoretycznie tak to wyglądało. Trenowałem, walczyłem, wszystko było tak, a on miał nic, jego zamknęli, zrobili mu to wyjątkowo perfidnie. No i to jest właśnie moment, w którym muszę zrobić małą pauzę, jeżeli chodzi o Dawida, bo nadeszła pora, by porozmawiać o aferze podkarpackiej. Cofnijmy się do początków lat 90. To właśnie wtedy w Polsce pojawili się bracia z Ukrainy o pseudonimach Aleks i Żenia. Przyjechali oni tutaj, by się wzbogacić i handlowali różnymi przedmiotami na Rzeszowskim bazarze. Wtedy to właśnie mieli poznać się z lokalnym sutenerem, który widział w nich potencjał, ponieważ po pierwsze byli dobrze zbudowani fizycznie, więc mogli ochraniać jego agencję. A po drugie, mieli znajomości z ukraińskim półświadkiem przestępczym, co dawało im możliwości ściągania do Polski kobiet za naszej wschodniej granicy. Takim sposobem Aleksirzenia weszli w świat handlu kobietami i stali się sutenerami w najgorszej możliwej postaci. Wiecie, jeżeli jakaś pełnoletnia dziewczyna chce zarabiać swoim ciałem i Dobrowolnie się zatrudni w jakiejś agencji, to tak naprawdę nam nic do tego, bo to jej wybór, jej życie, jej ciało a my możemy co najwyżej krytykować jej kręgosłup moralny. Gdyby ci bracia zatrudniali dziewczyny, które same by tego chciały, to wstręt do tych dwóch panów byłby z pewnością mniejszy. Jednak ich działanie było dużo, dużo gorsze. Sutenerzy na Ukrainie nawiązywali kontakty z kobietami, które miały problemy finansowe. Ci mężczyźni grali takich dobrodusznych, pomagali tym kobietom finansowo, a następnie te dziewczyny szantażowali i zmuszali do pracy swoim ciałem. W skrócie, mężczyźni pomagali kobietom w trudnej sytuacji, ale to generowało dług. Który potem musiały te dziewczyny spłacać pracując w domach publicznych. To właśnie takie kobiety, niczym jakiś przedmiot od tych ukraińskich przestępców zaczął kupować Alex i żenia. Dziewczyny trafiały do Polski prosto w ich ręce. Niektóre były wprost informowane, że jadą do Polski odpracowywać swój dług jako prostytutki. A innym było mówione, że na przykład będą kelnerkami czy opiekunkami do dzieci. Początkowo ci bracia byli jedynie takim pośrednikiem, ściągali te ukraińskie prostytutki i przekazywali je dalej w zamian za jakąś tam określoną sumę pieniędzy. Jednak szybko się zorientowali, że duże pieniądze im przychodzą obok nosa i ta świadomość sprawiła, że postanowili oni stworzyć własne luksusowe domy publiczne. W niezwykle szybkim tempie stali się pionierem w tej branży, zarabiali olbrzymie pieniądze i łącznie na przestrzeni lat zatrudniali około 500 dziewczyn, a ponadto mieli układy z politykami i służbami. Niezaprzeczalne jest, że z domów publicznych prowadzonych przez tych braci korzystały wpływowe osoby możliwe, że nawet osoby rządzące naszym krajem. Wiele się mówi o tym, że w tych burdelach politycy byli nagrywani, a później byli szantażowani ile w tym prawdy to nie wiemy do dnia dzisiejszego. Jednak musicie mieć świadomość, że nagrania z afery podkarpackiej mogą jak najbardziej istnieć, i mało tego, że mogą istnieć. To te filmy kompromitujące naszych polityków mogą posiadać służby ukraińskie. Jeżeli ta teoria okazałaby się prawdą, to proszę sobie wyobrazić, jak potężną bronią byłyby te taśmy w rękach zagranicznych służb. A dlaczego mogą one realnie istnieć? Już tłumaczę. W 2016 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrudniło człowieka, który jako tajny agent miał ustalić, gdzie są materiały wideo z afery podkarpackiej? Na powagę sprawy wskazuje fakt, że otrzymał on dostęp do wszystkich baz CBA w Polsce, a takie uprawnienia posiadało tylko kilku dyrektorów tej instytucji. Ważna w tym momencie jest informacja, że ten tajny agent nie miał ustalić, czy te taśmy istnieją. Tylko miał się dowiedzieć, gdzie one są, ponieważ ich istnienie miało być czymś pewnym. Wiele źródeł wskazywało na to, że klienci tych agencji na 100% byli nagrywani, i wiele źródeł wskazywało na to, że te taśmy miały być właśnie wywożone z naszego kraju prosto na Ukrainę. Co ciekawe, ten tajny agent w 2017 roku potwierdził, że pozyskał nagranie ze znanym politykiem, a dokładnie to Markiem Kuchcińskim. I miał to nagranie zdeponować razem z istotnymi dokumentami w sejfie w siedzibie CBA w Warszawie. Jednak później, po otwarciu tego sejfu, okazało się, że w środku nic nie ma. Są więc tutaj dwie możliwości. Albo tajny agent mówił nieprawdę. Albo materiały zostały skradzione. Która wersja jest bardziej prawdopodobna, to już pozostawiam w waszej indywidualnej ocenie. Jednak muszę was poinformować, że prokuratura twierdzi, iż dysponuje dowodami, że ten agent kłamał, ponieważ w taki sposób chciał rzekomo obalić rząd i zapewnić sobie awans. Aczkolwiek, jaka byłaby w tym logika? Przecież to było do przewidzenia. Iż swoją narrację będzie on musiał poprzeć jakimiś dowodami. Jednak, tak jak mówiłem, ja w tym materiale nie chcę za bardzo grzebać w aferze podkarpackiej, ponieważ na jej temat już zostało wiele powiedziane i nie ma sensu, żebym powtarzał informacje, które chociażby ostatnio już świetnie zostały omówione u innych twórców na YouTube. Podsumujmy więc tylko wszystko, co dotychczas powinniście wiedzieć. W dużym skrócie. Dwóch braci z Ukrainy otworzyło w Polsce luksusowe domy publiczne, w których pracowały zmuszane do tego kobiety, które miały trudną sytuację finansową i były do tej pracy włabione podstępem. Z tych agencji korzystali policjanci, politycy i wiele innych wpływowych osób. Wiele wskazuje na to, że w tych burdelach były pomontowane kamery i są świadkowie, którzy twierdzą, iż. Zapisy wideo były wywożone na Ukrainę. Mało tego, o czym jeszcze nie mówiłem, ci bracia w 2011 roku zgłosili się do ABW i przyznali, że otrzymują propozycję współpracy z ukraińską służbą bezpieczeństwa, ale się na nią nie godzą. Naturalne jest, że w tym miejscu pojawiają się pytania: po co oni się zgłosili i wyznali coś takiego? Czy to była jakaś zasłona dymna? Czy w ten sposób chcieli wywinąć się od problemów? Czy rzeczywiście nie współpracowali z ukraińską służbą bezpieczeństwa? Czy może współpracowali i w ten sposób chcieli im pokazać, że na przykład mogą wszystko wyznać w stronie polskiej? Tego nie wiem, ponieważ odpowiedzi na te pytania nie zostały ustalone. No, ale dobra, pewnie się zastanawiacie, co z tym wszystkim miał wspólnego Dawid Kostecki. Aleks i Żenia mieli pod sobą skorumpowanych policjantów. Jednym z nich był niejaki Daniel Śnieżek, czyli policjant, który mówiąc wprost współpracował z tymi przestępcami. To właśnie on rozpracowywał agencję towarzyską, z którą został powiązany Kostecki. I to właśnie on doprowadził do jego zatrzymania. Dawid, z racji, że mieszkał całe życie w Rzeszowie i był takim chuliganem, to miał znajomości w półświadku przestępczym i wiedział doskonale, że policjant, który go wsadza za kratki, jest skorumpowany. Pojawiły się więc przed nim dwie możliwości: albo mógł siedzieć cicho, albo mógł wykorzystać swoje sportowe zasięgi w social mediach, by wyjawić prawdę. Po to, by się zemścić i zniszczyć Daniela Śnieżka. Jak pewnie część z Was wie, a druga część się domyśla, od milczenia Dawid Kostecki wolał zemstę. Jakiś czas po tym aresztowaniu, do którego doszło przed walką z Roy Jonesem Juniorem, na cygana w Facebooku pojawił się kontrowersyjny wpis, który zapoczątkował skandal, jaki dzisiaj znamy pod nazwą Afera Podkarpacka. Ten facebookowy post został co prawda wrzucony w imieniu Dawida przez biznesmena, który zajmował się prowadzeniem jego konta. Jednak no, Kostecki wiedział, że taki wpis się pojawi, więc realnie, mimo że to nie on wszystko napisał i wrzucił, to miał na to wpływ. Oczywiście ja wam ten wpis za chwilę przeczytam jednak zanim to zrobię zaznaczę że tak naprawdę to tyle co kostecki miał wspólnego z aferą podkarpacką po prostu miał dużą wiedzę na temat tego co się dzieje w rzeszowie i chciał tę wiedzę wykorzystać by się zemścić na skorumpowanym policjancie on z aleksem czyżenią nie miał totalnie nic Wspólnego. Treść tego wspomnianego oświadczenia brzmiała następująco. Z uwagi na to, co się stało, winny jestem wyjaśnienia moim fanom. Na terenie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego działa od około 18 lat sieć agencji towarzyskich, które prowadzą Aleks i Żenia. Od zwykłych handlarzy na bazarze w Rzeszowie obecnie stworzyli imperium czerpania korzyści z prostytucji. Tak też nazwali swoją główną siedzibę Imperium w Świlczy Koło Rzeszowa. W skład Imperium wchodzą domy publiczne Olimp w Budziwoju, znane Flamingo w Tarnowie, Jaśle i Stalowej Woli. Jako pierwsza wystartowała agencja towarzyska KAMEL na przybyszówce. Z biednych chłopców z Bazaru Rzeszowskiego, Alex i Żenia stali się milionerami, których chroni skorumpowany układ urzędników i funkcjonariuszy w Rzeszowie. Co najmniej kilkunastu świadków podaje, że po pieniądze do Aleksa i Żeni systematycznie przyjeżdża funkcjonariusz CBS w Rzeszowie Daniel Śnieżek. Przez kilkanaście lat te agencje towarzyskie zatrudniły już tysiące prostytutek z Ukrainy i Polski. Obecnie pracuje w nich po kilkanaście prostytutek widywano również nieletnie. Biznes kwitnie nielegalnie, a na nim ogromna korupcja urzędników i elity Podkarpacia. Ten sam oficer, Daniel Śnieżek, w celu odwrócenia uwagi od prowadzonego przez Aleksa i żenie procederu, wmontował mnie w czerpanie korzyści z nierządu. Zarzucano mi czerpanie korzyści z trzech agencji towarzyskich, których nigdy nie prowadziłem. Do dziś i do tego mojego wpisu wszyscy w Polsce myślą, że to ja prowadziłem jakieś agencje, które skutecznie zostały zlikwidowane. Skoro zlikwidowane, to na Podkarpaciu stanowi się prawo i nie ma czerpania korzyści z nierządu. Właśnie dzięki medialnemu odwróceniu uwagi na moją osobę imperium jeszcze bardziej rozkwita. Dedykuję ten tekst byłemu ministrowi sprawiedliwości panu Zbigniewowi Ćfionkarskiemu. Który argumentował w prasie, że wypuszczenie mnie na walkę bokserską będzie ze szkodą dla zasad praworządności. Pytam zatem pana ministra, który pochodzi z Podkarpacia, czy moja walka bokserska pod flagą narodową jest bardziej niebezpieczna od procederu czerpania korzyści z nierządu przez Aleksa Iżenię oraz funkcjonariusza CBS Daniela Śnieżka i innych. To wszystko, co wam teraz przeczytałem, wstrząsnęło całym krajem, ponieważ, jak się później okazało, nie była to żadna fantazja, a w większości same fakty. Tym samym ten wpis niósł za sobą olbrzymie konsekwencje. Doprowadził do tego, że Alex i Żenia dostali wyrok, który był swoją drogą jedną wielką komedią, ponieważ za tak poważne czyny, jakich się dopuszczali, zostali skazani na rok i półtora roku więzienia. Aczkolwiek był to wyszkołek góry lodowej, bo Daniel Śnieżek po tym wpisie zwolnił się z pracy w policji, a powodem tego był fakt, że został on potocznie mówiąc, spalony i skompromitowany zarówno zawodowo, jak i w pewnym sensie życiowo. Jednak oprócz niego wielu innych policjantów zostało odgórnie wyrzuconych z pracy, ponieważ także się okazało, że brali łapówki od właścicieli tych agencji. Kolejnym skutkiem tego wpisu było oczywiście rozpętanie afery podkarpackiej na skalę całej Polski. Tam się przewijały dziesiątki, jak i nie setki nazwisk, wiele osób zostało pogrążonych. No, i na tej podstawie śmiało możemy postawić tezę, że sporo ludzi miało Dawida Kosteckiego za wroga numer jeden, i myślę, że na pewno były osoby, które marzyły o tym, by się na nim zemścić. Trzeba także pamiętać, że nie wiemy do końca o ilu jeszcze istotnych kwestiach wiedział Dawid Kostecki. Może było jeszcze coś, czego nigdy nie wyznał nie wiadomo. Szykując ten odcinek grzebałem w internetowych archiwach różnych stron i dokopałem się chociażby na stronie wykop.pl do dnia, w którym na profilu cygana pojawił się ten wpis z tymi wszystkimi zarzutami. Z ciekawości poczytałem sobie komentarze, chciałem się dowiedzieć co ludzie wtedy mówili o tej sprawie i jaka była ich reakcja na ten facebookowy. Post. No, myślę, że was nie zaskoczę, ale najczęściej powtarzającym się komentarzem było coś w stylu, no, a teraz to czekać, aż przyjdą mu zrobić samobójstwo. Taki był praktycznie co któryś komentarz. Prowadząc kanał o tematyce kryminalnej, już zdążyłem się przekonać, że niektórzy ludzie mają takie poglądy, że jak ktoś jest powiązany ze światem przestępczym, to nie ma co się nim zbytnio przejmować. No, tak niektórzy myślą i okej, okay, każdy ma prawo do indywidualnych poglądów, jakie by one nawet nie były brutalne. Jednak chcę powiedzieć o jednej rzeczy: Kostecki nie był krystaliczny i pomimo tego, że gdzieś tam nawiązałem kontakt z jego mamą, to nie chcę tutaj zajmować się wybielaniem kogoś, bo naprawdę moją rolą nie jest bawienie się w sąd. Aczkolwiek pamiętajmy, że gdyby nie ten wpis na profilu Dawida Kosteckiego. To my byśmy nie mieli prawdopodobnie świadomości o tej całej skorumpowanej machinie, o której teraz się dużo mówi, o której powstają podcasty, artykuły, filmy itd. Z góry było wiadomo, że jeżeli Dawidowi coś się stanie, to pozbędziemy się prawdopodobnie jednego z najważniejszych świadków afery podkarpackiej afery, która może dotyczyć nawet ludzi na najwyższych szczeblach władzy w tym państwie. Czyli można powiedzieć, że to ta walka o te najwyższe cele już jest bardzo blisko. Bo wszystko idzie ku temu. Ja, ja nie będę tutaj fałszywie skromny, chcę być najlepszy. Mam cel przede wszystkim, który chcę osiągnąć. 13 sierpnia 2014 roku Dawid Cygan Kostecki zakończył odsiadywanie wyroku. Wyszedł na wolność i wrócił do walk bokserskich. Trzy miesiące po opuszczeniu zakładu karnego, stoczył on wyrównaną walkę z Andrzejem Soudrom, którą przegrał. Po tej walce wykryto w jego organizmie środki, których według przepisów w zawodowym boksie stosować nie można. Ponieważ są one traktowane jako środki dopingujące. Dawid się na nie zdecydował, ponieważ po tym czasie spędzonym w więzieniu jego organizm był bardzo osłabiony i żeby jak najszybciej wrócić do formy, przez jakiś tam okres czasu wspomagał się różnego rodzaju specyfikami. Za karę został zawieszony w zawodowym boksie na dwa lata. Tak naprawdę to był początek jego destrukcji. Dawid Kostecki po tej decyzji się załamał. Ten chłopak stracił wiarę w to, że jeszcze kiedyś coś osiągnie. Zaczął nadużywać alkoholu i zaczął eksperymentować ze środkami odurzającymi. Co prawda, zapowiadał, że skoro nie może walczyć w boksie, to zacznie walczyć w mieszanych sztukach walk. Miał nawet już podpisany kontrakt i debiut zaplanowany na 28 listopada 2015 roku. Do tego debiutu nie doszło, ponieważ kilka dni wcześniej Dawid Kostecki trafił w ciężkim stanie do szpitala. Dawid y, leży na oddziale intensywnej terapii, jest podłączony pod respirator. Większość organów y, działa prawidłowo, funkcjonuje prawidłowo. Y, tak naprawdę nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, że była to próba samobójcza. Nie wiem tego. Czy była próba samobójcza, czy po prostu nadużycie jakichś substancji, które nazwałbym może no, nieprzystających nie do higienicznego trybu życia sportowca. Czy człowieka, i no, ogólna informacja taka, że Dawid walczy życie w tej chwili. Momentalnie największe portale sportowe w kraju obiegła informacja, że cygan jest hospitalizowany i lekarze walczą o jego życie po tym, jak zmieszał alkohol z lekami i próbował odebrać sobie życie. Równie szybko, co tego typu artykuły. Zaczęły pojawiać się oświadczenia rodziny, która twierdziła, iż prawdziwa jest jedynie informacja o ciężkim stanie Dawida, a te doniesienia o próbie samobójczej to szukanie sensacji przez media. Sprostowanie tego wątku jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli ktoś raz próbował odebrać sobie życie, to jest możliwe, że spróbuje to zrobić również i drugi raz. A w kontekście całej tej historii, o której dzisiaj Wam opowiadam, Ustalenie takich skłonności to podstawa. Poprosiłem więc o komentarz mamy Dawida i dowiedziałem się od niej, że to kłamstwo, jakoby wtedy jej syn próbował zakończyć swoje życie. Trafił do szpitala w ciężkim stanie, ale jak ustaliłem, nie był to wynik próby samobójczej, a po prostu jego organizm nie wytrzymał tego imprezowego trybu życia, w który Dawid popadł. Kiedy został zawieszony w boksie. Pomimo tego, że jego stan był określany przez lekarzy jako ciężki, to udało mu się w pełni wrócić do zdrowia. Po wyjściu ze szpitala, zaczął potocznie mówiąc, stawać na nogi i mogłoby się wydawać, że w jego życiu będzie już tylko coraz lepiej. No, ale Dawid popadł w konflikt z prawem. Tym razem zarzucano mu, że kierował grupą, która prała brudne pieniądze oraz wyłudzała podatki. I o ile w przypadku tej sprawy poprzedniej Kostecki twierdził, że jest niewinny, tak w tym przypadku w 2017 roku dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał wtedy 5 lat więzienia, ale wliczono mu w odbywanie wyroku czas już spędzony w areszcie. Więc w 2021 roku powinien wyjść na wolność. Niestety nigdy do tego nie doszło, ponieważ 2 sierpnia 2019 roku media obiegła informacja, że Dawid Kostecki powiesił się w swojej celi w areszcie śledczym warszawa Białołęka. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest smutny dzień. Dowiedziałem się, że nie żyje Dawid Kostecki. Jeden z najbardziej utalentowanych polskich bokserów. No, gdy debiutował w 2001 roku, tak nawiasem mówiąc, wygrał wtedy przed czasem z Marcinem Najmanem. Ja go nie widziałem, ale potem widziałem jego następne walki i byłem w szoku. Jak go zobaczyłem, jakie on miał ruchy, rotacje, szybkość zadawania ciosów, zdolność uderzania z różnych pozycji, to otworzyłem oczy. Boże, mówię, co to za talent. Na samym starcie już musicie wiedzieć, że on w tym zakładzie nie odsiadywał kary, a przewieziono go tam, ponieważ miał w Warszawie składać jakieś zeznania, i pomimo tego, że rodzina prosiła, by odbyło się to w formie wideokonferencji bez wywożenia go tam, to sędzia się na to nie zgodziła i zażądała, by został on przewieziony do Warszawy i osadzony właśnie na tej łęce. Co ciekawe, inny świadek w tej samej sprawie normalnie zeznawał zdalnie przez wideokonferencję. Oficjalna wersja mówi, że cygan odebrał sobie życie samodzielnie, jednak cała jego rodzina i wszystkie bliskie mu osoby mówią wprost o tym, że doszło do zbrodni. Że doszło do upozorowania samobójstwa. Kilka dni przed śmiercią rozmawiał on telefonicznie ze swoją żoną, Edytą, i powiedział jej, że niebawem może być jakieś zamieszanie dookoła jego osoby. I powiedział, że czuje, iż coś wybuchnie. Jego żona stwierdziła, że było słychać w jego głosie niepokój. Pamiętajcie, że dla Dawida pobyt w więzieniu nie był czymś nowym. Przecież on przebywał za murami już któryś raz, więc na pewno w tym świecie za kratami się już w dużym stopniu odnajdywał. Jeżeli dawał takie znaki, że coś może się wydarzyć, to musiał mieć ku temu jakieś poważne powody. Pojawiła się taka plotka, którą chyba obale publicznie jako pierwszy, mówiąca, że niedługo przed śmiercią Dawida, zauważono na czubku jego nosa wytatuowaną kropkę. W więzieniu ten tatuaż jest oznaczeniem tak zwanego cfa, czyli kogoś, kto jest wykluczony z hierarchii więziennej. Taka osoba jest poniżana, gnębiona, a także często gwałcona. O tej kropce na nosie Dawida Kosteckiego mówili różni podcasterzy, reporterzy, pisano o tym w książce itd. Było to coś kluczowego, ponieważ gdyby to zostało potwierdzone, to mielibyśmy pewność, że Cygan był w więzieniu traktowany tragicznie i tego typu traktowanie mogło się przyczynić do tego, że psychika mu nie wytrzymała i przez to odebrał sobie życie. Więc teraz chciałbym oficjalnie obalić tę te teorię, ponieważ Dawid Kostecki na swoim nosie miał pieprzyka. Jeżeli ktoś Dawida nie znał i zobaczył go po raz pierwszy, to mógł pomyśleć, że to właśnie jest tatuaż. Położenie tego pieprzyka jest takie, że w mediach ciężko go dostrzec, jednak mama Dawida przesłała mi zdjęcie zrobione z bliska. I rzeczywiście możemy na tym zdjęciu zobaczyć, że widnieje na jego nosie przebarwienie. Bliscy Dawida twierdzą, że to niemożliwe, by odebrał on sobie życie sam. Jego mama w rozmowie ze mną powiedziała, że pomimo tych wszystkich upadków, jej syn kochał świat i przede wszystkim kochał swoją rodzinę, której by na tym świecie dobrowolnie nie zostawił. Ciekawych informacji dowiadujemy się także od partnerki boksera Artura Szpilki. Ta pani prywatnie się kumplowała z Dawidem Kosteckim i powiedziała kiedyś w wywiadzie, że w przeszłości rozmawiała o samobójstwach z Cyganem. I podczas tej rozmowy on powiedział, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił, bo tak postępują tylko najwięksi egoiści, a on taki nie jest. To, o czym powiedziałem, to dopiero początek poszlak świadczących, że do zgonu Dawida Kostyckiego mogły się przyczynić osoby trzecie. Nie, nie wstał nawet z łóżka. Leżąc w łóżku, odebrał sobie życie przez, jak to mówią medycy sądowi, przez zadzierzgnięcie, to jest powieszenie. Moment to stosowny, żeby przypomnieć długą serię. Dokonań tak zwanego seryjnego samobójcy, którego istnienie, którego działalność dotarła do opinii publicznej. Cygan oficjalnie odebrał sobie życie przez powieszenie w swojej celi. Jednak dokonał tego niemalże niespotykaną metodą, ponieważ zawiązał bardzo profesjonalną pętlę z prześcieradła. I zacisnął ją na swojej szyi w pozycji półsiedzącej. Ta pętla była przywiązana do więziennego łóżka. To już samo w sobie jest zastanawiające, bo wielu specjalistów się wypowiadało w tym temacie, że taka metoda odebrania sobie życia jest niezwykle rzadka. Ponadto kontrowersję wzbudza fakt, że Dawid Kostecki był przykryty kocem. Czyli wychodzi na to, że zawiązał profesjonalnie pętlę z prześcieradła. Nałożył ją na swoją szyję, przykrył się kocem i bezszelestnie odebrał sobie życie. Bo pamiętajmy, że w celi nie był sam, byli także tam inni osadzeni, więc gdyby zaczął wydawać z siebie jakieś dźwięki, czy zacząłby się odruchowo szamotać, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogliby się oni szybko obudzić i go uratować. W ogóle przecież, w tak małym pomieszczeniu jak cela więzienna, to jeden słyszy oddech drugiego, więc jak to możliwe, że współwięźniowie nic nie usłyszeli? Jakby tego było mało, na jego ciele były widoczne na przykład dziwne otarcia, chociażby na nadgarstkach. A teraz słuchajcie najlepszego: kiedy dokopałem się w internecie do dnia, w którym pojawiły się pierwsze artykuły na temat śmierci Dawida. Znalazłem taką informację, podaną jeszcze, jak to się mówi, na gorąco, że służba więzienna poinformowała wtedy tutaj wam zacytuję że Kostecki nie był objęty specjalnym dozorem i nie zdradzał symptomów mogących świadczyć o tym, że spróbuje popełnić samobójstwo. Nie stwarzał też problemów wychowawczych. To był jeden z pierwszych komunikatów, które wyszły z wewnątrz aresztu. Aczkolwiek, kiedy zaczęło się robić głośno o tym, że cygan mógł paść ofiarą zbrodni, to nagle narracja została zmieniona i pracownicy tego obiektu zmienili zdanie zaczęli informować, że Dawid korzystał w więzieniu z psychologa, że korzystał z psychiatry i że on chciał targnąć się na swoje życie. Tylko, że swoją drogą, na podstawie takich twierdzeń, także powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Bo skoro jak sami twierdzą, mieli więźnia, który chodził do psychologa, psychiatry i chciał odebrać sobie życie, to dlaczego go nie izolowali w specjalnie do tego przeznaczonej celi? Ale dobra, zostańmy jeszcze przy kwestii tego aresztu na Warszawskiej Białołęce, bo jest pewien temat, o którym ludzie już totalnie zapomnieli. A część nawet nie słyszała. Zgon Dawida Kosteckiego to nie była pierwsza tajemnicza sytuacja, do jakiej doszło w tym areszcie. W 2017 roku, w ciągu trzech tygodni, życie sobie tam odebrało. Trzech osadzonych. Przybliżę Wam tak mniej więcej historię związane z tymi osobami. 29 lipca 2017 rok życie odbiera sobie Dariusz P. Recydywista skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Umieszczono go w jednoosobowej celi bez kamer i akurat wtedy postanowił dobrowolnie zakończyć swój żywot. Okej, okay. recydywista miał do odsiedzenia duży wyrok. Nie wiemy dokładnie co to była za osoba. Mogło się tak zdarzyć, ale pójdźmy dalej. Dwa tygodnie później, czyli 10 sierpnia, życie sobie odebrał Marcin K., który był naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i przejmował łapówki. Więc jak to często bywa, został zatrzymany, osadzony i czekał na wyrok, ale nie na warszawskie Białołęce, a w Mysłowicach na Śląsku. Jednak przewieziono go do Warszawy na przesłuchanie, tak samo jak Dawida Kosteckiego. Umieszczono go w celi wieloosobowej, i wtedy się powiesił na pasku do spodni, którego w zakładach karnych rzecz jasna mieć nie można. Osiem dni po tym drugim samobójstwie, w tym samym areszcie, życie sobie odebrał Robert L., który został tam osadzony tylko na tydzień czasu, ponieważ nie zapłacił grzywny i zamieniono mu to na odsiadkę. Powiesił się na sznurówce przywiązanej do jego łóżka. Ciekawych słów możemy się także dowiedzieć od matki Piotra T., który był doradcą do spraw wizerunku Andrzeja Leppera, a następnie został oskarżony o posiadanie filmów dla dorosłych z udziałem dzieci i trafił właśnie do aresztu na Białołęce. Zarzut okropny, obrzydliwy, godny potępienia. Jednak służba więzienna musi dbać o bezpieczeństwo nawet takich moralnie paskudnych więźniów. Tym bardziej że Piotr T. wtedy nie był skazany, a był oskarżony, więc nie było jeszcze wiadome, czy on rzeczywiście takie filmy posiadał, czy może ktoś go pomówił, lub czy ktoś je podrzucił. Zresztą, z tego co wiem, ta sprawa chyba się ciągnie nawet do dzisiaj, ale zostawmy to, bo to nieważne w tym odcinku. Mama Piotra T w 2018 roku w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedziała następujące słowa na temat jej syna. Był duszony, z takimi zarzutami nie jest bezpieczny za kratami. Wracał ze spacerniaka, pod celą ktoś na niego czekał. Zaczął go dusić, sięgnął do kieszeni, prawdopodobnie po nóż. Syna uratował współwięzień. Strażnik, który stał w pobliżu, odwrócił się i nie reagował, gdy Piotr wzywał pomocy. Wszystko jest na monitoringu. I o ile wiadomo, że więźniowie z takimi zarzutami lekko w więzieniu nie mają ze strony innych osadzonych, tak zadziwiająca jest postawa strażnika więziennego, bo gdyby Piotr T został dźgnięty nożem i by tego nie przeżył, to przecież ten strażnik by w teorii za to odpowiadał prawnie. No, nie mógł on na takie coś nie reagować, będąc tego świadkiem? No, chyba, że miał świadomość, iż na przykład w takiej sytuacji nagrania z monitoringu by zniknęły i pozostałby czysty. Oczywiście, tak sobie tylko gdybym, ale naprawdę ciężko uwierzyć, że ktoś ryzykował swoją pracą po to, by zezwolić na samosąd. Wróćmy jednak do Dawida Kosteckiego. Kiedy pod tym kocem z pętlą na szyi odkryto jego ciało, na miejsce przyjechał prokurator, który napisał w notatkach, że odnotował szeroką bruzdę wisielczą na szyi, ale miał wątpliwości, czy to było samobójstwo, ponieważ z tyłu na karku odkrył ślady, które wyglądały na powstałe w wyniku wkucia igły. Przez tego prokuratora zostało zabezpieczone prześcieradło, koc i materac. Ponieważ zakładał on, że Kostyckiemu mogła zostać wstrzyknięta jakaś substancja, i tym samym liczył na to, że jakieś ślady tej substancji uda się znaleźć na tych materiałach. I teraz posłuchajcie tego, bo to jest naprawdę mocne. Podczas sekcji zwłok nie skupiono się jakoś szczególnie na tych śladach, prokuratura później w ogóle podała jedynie informację, że były to stare strupy, które nie miały nic wspólnego ze śmiercią Dawida. Jednak najbardziej zastanawiający jest fakt, że prokurator, który przyjechał na miejsce i który stwierdził to, że z dużym prawdopodobieństwem doszło do zbrodni, nie brał udziału w sekcji zwłok. Został natychmiast odsunięty od sprawy, a później to w ogóle go gdzieś tam zdegradowano. Przedstawicielem rodziny w tej sprawie był znany polityk i adwokat Roman Giertych. Który walczył o ponowną sekcję zwłok, ponieważ twierdził, iż wiele dowodów wskazuje na to, że do zgonu Dawida Cygana Kosteckiego przyczyniły się osoby trzecie. Jednak prokuratura krajowa na to nie zezwoliła i w oficjalnym komunikacie poinformowała, że nie ma przesłanek ku temu, by sekcję zwłok powtórzyć. Ponadto, chyba Was nie zaskoczę, jeżeli powiem, że tradycyjnie, jak to bywa w przypadku takich tajemniczych samobójstw, Cygan odebrał sobie życie nad ranem w piątek. Dzisiaj już wiemy, że Kostecki nie był jedynym świadkiem w sprawie afery podkarpackiej, który umarł w tajemniczych okolicznościach. Podobny los spotkał Grzegorza W., który opowiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej o powiązaniach policji z tą aferą. I podobny los spotkał Macieja G., który. Także miał wiedzę na temat kulis działań Aleksa i żeni Grzegorz W, Maciej G. oraz Dawid Kostecki to osoby, które miały wiedzę o aferze podkarpackiej, i jednocześnie to osoby, które według oficjalnej wersji odebrały sobie życie. Morderstwo lub zmuszenie do samobójstwa Dawida Kosteckiego to teoria poparta poszlakami, jednak należy pamiętać, że pomimo upływu czasu brakuje twardych dowodów, by jednoznacznie to potwierdzić. W tej sprawie jest wiele znaków zapytania, jest wiele nieścisłości i tak samo jak przy sprawie lepera czy olewnika obawiam się, że prawdy możemy nie poznać już nigdy. Nie trudno zauważyć, że kiedy w Polsce jakaś sytuacja wymaga głębszego wytłumaczenia lub gdy jakaś sprawa przez wiele lat wzbudza kontrowersje i rodzi dużo pytań, to dla służb oraz wszelkich instytucji państwowych Najlepszym rozwiązaniem jest długotrwałe milczenie i brak odniesienia do danej sytuacji. Jednakże, to jakoś szczególnie mnie nie dziwi, ponieważ kiedy rozmawiamy o incydentach, które dotyczą tajemniczych, niewyjaśnionych zgonów, czy właśnie kontrowersyjnych samobójstw, to często gdzieś tam w tle takich spraw natrafiamy na politykę, czy właśnie podejrzane działania różnego rodzaju służb państwowych. Ale jeszcze żeby tak dołożyć wisienkę na tort i pokazać wam, jaka patologia nas otacza, przygotowałem na koniec kilka ciekawostek. Strażnik więzienny, który był na służbie, kiedy doszło do śmierci Dawida Kosteckiego, nigdy nie został przesłuchany z użyciem wariografu, zasłaniał się złym stanem psychicznym z uwagi na przeżytą traumę. Marek Kuchciński, na którego tajny agent miał pozyskać taśmy, które następnie zniknęły, Obecnie pełni funkcję szefa kancelarii premiera. Daniel Śnieżek, czyli skorumpowany policjant zamieszany w aferę podkarpacką, nie pracuje w służbach mundurowych, ale został prywatnym detektywem i działa dla jednej z rzeszowskich agencji detektywistycznych. Aleks i Żenia, czyli bracia z Ukrainy, którzy handlowali kobietami od lat 90., nieustannie prowadzą swoje firmy. Jedyne, co się zmieniło, to ilość klasyfikacji działalności, ponieważ doszło ich całkiem sporo, więc chyba mądrze zainwestowali te pieniądze, które kiedyś wiadomo jak zarobili. Przeczytam Wam przykładowe PKD, które Alexiej, czyli Alex, ma wpisane w klasyfikacjach swojej firmy. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, tynkowanie, wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych, działalność obiektów kulturalnych, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, działalność paramedyczna, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, działalność pośredników turystycznych, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność Agencji Pracy Tymczasowej. No, dużo więcej jeszcze można by tutaj wymieniać, bo jest ponad 40 pozycji, którymi zajmuje się firma pana Alexa Więc nie będę ich wszystkich czytał, bo to bez sensu. Jak widać, pan Aleks jest chyba bardzo wszechstronny, ale i tak najmocniejsza jest kwestia jego brata Żeni, czyli Jewgeniego, o ile dobrze to imię wymawiam. Posłuchajcie tego. Jest w Polsce taki prestiżowy plebiscyt dla przedsiębiorców o nazwie Orły. Po wejściu na stronę tego plebiscytu możemy przeczytać, że Orły to wyjątkowa nagroda, którą mogą pochwalić się tylko najlepsze firmy, które cechują się profesjonalizmem i zapewniają najwyższą jakość usług. Dołączenie do programu to doskonały sposób na zakomunikowanie innym, że firma jest na najwyższym poziomie. Tutaj najważniejsze są głosy klientów, którzy rekomendują uczestników w internecie. To oni są siłą napędową tego programu i jedynym w swoim rodzaju jury, które ocenia konkretną firmę. Plebiscyt Orły został stworzony po to, by wyłonić wśród przeciętnych firm te najlepsze. Nagrodzone firmy to takie, które są liderami w branży, aktywnie stawiają na rozwój i podnoszenie swoich klasyfikacji. Co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta? Dobra, ja już tego nie będę wam czytał, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, że w 2020 roku 2021 roku i w 2022 roku w Rzeszowie, w kategorii rozrywka laureatem tego plebiscytu został pan Żenia, a raczej klub ze striptizem, który prowadzi w samym centrum Rzeszowa. I o ile takie kluby nie są niczym złymi, niech każdy uczęszcza gdzie chce, tak przypomnę tylko, że mówimy o kimś, kto w mojej skromnej opinii powinien gnić w więzieniu, a nie prowadzić tego typu biznesy. No i na koniec warto dodać, że kilka lat temu wychodził film pewnego znanego reżysera i zarówno pan Daniel Śnieżek, jak i Aleks oraz Żenia brylowali na czerwonym dywanie przy premierze tego filmu, no próbowano z nich zrobić gwiazdy. A w tym samym filmie dla kontrowersji i podbicia zasięgów żonę Dawida Kosteckiego przedstawiono w tragicznym świetle, co nie miało żadnego odniesienia w rzeczywistości. Po prostu wymyślono sobie, że dla podkręcenia produkcji będzie ona pokazana jak jakaś puszczalska kobieta. Pan reżyser miał w czterech literach, jak to odbije się na jej wizerunku i realnym życiu jej dzieci. Temat śmierci Dawida Kosteckiego jest na chwilę obecną zamknięty, ponieważ sprawa została umorzona. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej sprawie. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie mnie docenić, to wystarczy zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Ponadto można wspierać mój rozwój finansowo na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą wam się na ekranie i znajdziecie je także w opisie do tego filmu. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty, ponieważ dzięki nim mogę się nieustannie rozwijać. Zapraszam Was także na mój drugi kanał wiadomości kryminalne, podcast, gdzie w formie opowiadań przedstawiam bieżące sprawy kryminalne. Na samym końcu chciałbym szczególnie podziękować mamie Dawida Kosteckiego za to, że poświęciła swój czas, by opowiedzieć mi historię swojej rodziny. Podziękowania także dla wszystkich moich patronów i osób wspierających mnie na zrzutce. Do usłyszenia niebawem.